Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku przede wszystkim o unieważnieniu przez sąd konstytucyjny Rumunii, pierwszej tury wyborów prezydenckich, w której wygrał niespodziewanie dla establishmentu nie tylko w Rumunii Kelin Georgescu, Kandydat, który był, można powiedzieć, nieoczywistym zwycięzcą, ponieważ sondaże dawały mu w okolicach pięciu. Procent. Pytanie, czy mamy do czynienia z precedensem, który będzie, no, za którym pójdzie efekt kuli śniegowej nie tylko w Rumunii, ale także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej i dojdzie do unieważniania. Wyborów wtedy, kiedy nie będzie wygrywał kandydat preferowany przez szeroko pojęty establishment czy system. Drugi ważny temat to jest umowa między Białorusią a Rosją, umowa o bezpieczeństwie zawarta w 25. rocznicę podpisania traktatu o utworzeniu państwa związkowego Rosji i Białorusi. Pytanie, co zawiera i jakie to będzie miało konsekwencje dla państwa polskiego. No i wreszcie. Temat trzeci, który jest, można powiedzieć, mało występujący w mediach głównego nurtu, ale to jest istotne w kontekście tego, co się wydarzyło także w Rumunii. Mianowicie, cztery dni. Temu w życie weszła znowelizowana ustawa antyterrorystyczna, która pozwala szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego samodzielnie decydować o usuwaniu treści, tak zwanych treści terrorystycznych, z internetu bez konieczności uzyskania zgody sądu, co to oznacza dla wolności nas wszystkich. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania filmu, zachęcam do lajkowania, do udostępniania linku w mediach społecznościowych. I przechodzimy do pierwszego tematu. Wczoraj, 6 grudnia 2024 roku, Rumuński Sąd Konstytucyjny unieważnił pierwszą turę wyborów prezydenckich, w której zwyciężył prawicowy. Kandydat prawicowy polityk Kelin Georgescu. Co bardzo interesujące, w poniedziałek 2 grudnia bieżącego roku ta sama instytucja, ten sam sąd uznał głosowanie za ważne, a już kilka dni później, właśnie wczoraj, 6 grudnia, wydał inną decyzję. Miał się opierać na nowych wnioskach, jak podają media rumuńskie. Te dokumenty. Na których została podjęta nowa decyzja, miała, miały się opierać na aktach odtajnionych przez Naczelną Radę Obrony Kraju, przez taką instytucję istotną w rumuńskim systemie bezpieczeństwa, z których miało rzekomo wynikać, że kampania Georgesku opierała się na, cytuję, zorganizowanej manipulacji spoza Rumunii. Koniec, koniec cytatu. Tutaj bardzo istotne było... To wszystko, co działo się w mediach głównego nurtu w Rumunii, gdzie Georgescu miał zaniżone poparcie w sondażach, gdzie dawano mu nawet 4% tylko, no ostatecznie uzyskał, uzyskał 23%. Warto zauważyć, że te sondaże, żaden z tych sondaży nie dawał mu więcej niż 10%. No i co istotne, był przedstawiany jako kandydat, jako polityk, cytuję. Prorosyjski, co miało być ogromną, taką łatką, która miała Kelina Georgesku dyskwalifikować, dyskredytować, a te poglądy, które głosił Georgesku między innymi o dal końcu dalszego wspierania Ukrainy, od trzymania się z dala przez Rumunię, od właśnie wspierania Ukrainy, o trzymania się z dala od wojny na Ukrainie, też były. No, Szeroko potępiane w mediach głównego nurtu w Rumunii. Georgesku od samego początku mówił, że wojna na Ukrainie to nie jest wojna Rumunów, że to nie jest wojna, w której Rumunia powinna w jakikolwiek sposób partycypować. No i tutaj ten sąd konstytucyjny Rumunii, mówiąc o tak zwanej zorganizowanej manipulacji spoza Rumunii, miał na myśli całą kampanię, w mediach społecznościowych, ale zwłaszcza, zwłaszcza tę prowadzoną na TikToku. No i tutaj zaczęto snuć różnego rodzaju domysły, przypuszczenia, insynuacje, dezinformacje i mówić o tym, że i Rosja, i Chiny ingerowały rzekomo w ten proces wyborczy, zaczęto doszukiwać się różnego rodzaju powiązań finansowych, jak była finansowana kampania na TikToku i tak dalej, i tak dalej. No ewidentnie widać tutaj, że Pierwszą turę zwyciężył kandydat, który kompletnie idzie w poprzek zamierzeń i amerykańskich, czy szerzej anglosaskich w Europie. Wiemy, że Rumunia ma być takim hostem ma być gospodarzem. Największej bazy natowskiej w tej części Europy. To jest bardzo istotny ten element anglosaskiej układanki na e eurazjatyckiej szachownicy. Wiemy doskonale, jak istotną rolę strategiczną odgrywa Rumunia. Natomiast tutaj pierwszą, które wygrał, i według bardzo wielu sondaży, drugą, które bez. Większych problemów również Kellyn Georgesku by wygrał, człowiek, który sprzeciwia się traktowaniu Rumunii jako marionetki, właśnie mocarstw anglosaskich. No i widać tutaj, że nikt specjalnie nie przejmuje się procesem demokratycznym i poszanowaniem procesu demokratycznego. Mamy do czynienia z ewidentnym Precedensem, anulowaniem pierwszej tury wyborów prezydenckich, mimo wcześniejszego uznania ważności tych wyborów, czyli braku jakichkolwiek fałszerstw, których ranga no, tak naprawdę dawałaby podstawy do, do czegoś takiego. Mamy do czynienia z ewidentną, moim zdaniem, decyzją polityczną, a właściwie nawet bym powiedział, geopolityczną. I to jest decyzja o dalekosiężnych skutkach w, moim, w mojej ocenie społecznych, politycznych i geopolitycznych. Tutaj warto oczywiście jeszcze przywołać to, że Kellyn Georgescu podkreślał, że z jednej strony dobrze, że Rumunia jest w NATO, ale jednocześnie twierdził, że Sojusz Północnoatlantycki nie obroni Rumunii przed Rosją, jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek konfrontacji, ponieważ Amerykanie, jego zdaniem, nie będą ginąć za Bukareszt. W związku z czym, jego zdaniem, zdaniem właśnie tego kandydata, Rumunia powinna zachować neutralność i prowadzić politykę wielowektorową, a zatem Rozmawiać także z Rosjanami. To jest niezwykle istotne. To, 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 to też warto na to zwrócić uwagę, że to nie był kandydat antynatowski, który chciał, który, który był jakoś radykalnie antynatowski i tak dalej. Natomiast to był człowiek, który to jest człowiek, to jest kandydat. To jest polityk, który uważał, że Rumunia powinna prowadzić politykę zdywersyfikowaną, że powinna dywersyfikować swoje bezpieczeństwo, ponieważ opierając się na realnej analizie, na polityce realnej, uważał, że Amerykanie mają znacznie ważniejsze kierunki geopolityczne, geostrategiczne. W przypadku konfrontacji z Rosją na tak zwanej wschodniej flance NATO, ewentualne wsparcie Amerykanów będzie zbyt słabe, aby Rumunia mogła obronić, obronić się przed, przed Rosją. W związku z tym należy, jego zdaniem, rozmawiać z Rosją, normalizować, normalizować relacje. Co więcej, podkreślał cały czas, że większość cały czas mówi i myśli o wojnie, a tak naprawdę zbyt mało osób w Europie, w Unii Europejskiej mówi o pokoju. To też jest bardzo celna myśl i bardzo celna uwaga, która wybrzmiała w tej pierwszej turze wyborów prezydenckich w Rumunii, bo rzeczywiście, jak nawet spojrzymy na to, co się dzieje w Polsce, to większa część establishmentu cały czas mówi o wojnie. Bardzo niewiele osób mówi o pokoju, bardzo niewiele osób mówi o konieczności jak najszybszego pokoju i normalizacji relacji z sąsiadami. Wytykano Kelinowi Georgesku poglądy konserwatywne, w których podkreślał wartość, znaczenie tradycji, kultury rumuńskiej, Więzi społecznych, tradycyjnych więzi społecznych, rolę rodziny w systemie społecznym, krytykę globalizmu, krytykę Takich powiedziałbym, uprzywilejowania koncernów ponadnarodowych, no niewątpliwie była jest to osoba, jest to polityk o poglądach tradycyjnych, konserwatywnych, bliskich rumuńskiemu prawosławiu, czy też nawet antyglobalistycznych, tak można byłoby to, to określić. Natomiast już sam fakt, już sam fakt, takiego, a nie innego orzeczenia sądu konstytucyjnego w dużej mierze blokuje Kelinowi Georgesku drogę do władzy, bo pytanie jest. Tutaj czy ten system polityczny w Rumunii w ogóle pozwoli mu na ponowną rejestrację? Mówię oczywiście o rejestracji jego kandydatury. To jest bardzo istotne, ponieważ już w mediach głównego nurtu w Rumunii możemy, możemy usłyszeć, że w najbliższych dniach mają mu zostać postawione zarzuty, ponieważ ma się toczyć śledztwo prokuratury generalnej właśnie dotyczące tych nieuprawnionych, rzekomych, zewnętrznych, zewnętrznych. Nacisków na wybory w Rumunii. Wielu prawników, wielu konstytucjonalistów w ogóle podważa zasadność tej decyzji rumuńskiego sądu konstytucyjnego. Pytanie, czy trybunał, ten trybunał, no odpowiednik naszego Trybunału Konstytucyjnego w ogóle miał prawo wydać takie. Orzeczenie, przecież tak jak już wspomniałem, kilka dni wcześniej uznał wyniki pierwszej tury, a przecież wyroki i orzeczenia sądu konstytucyjnego są niepodważalne i nie podlegają odwołaniu. Zresztą podobnie jak, jak w Polsce. Co więcej, no, termin, w którym można było składać odwołania od wyników pierwszej tury wyborów, minął. Minął. Do tego jeszcze, jak dodamy. Że decyzja o unieważnieniu i powtórnym rozpisaniu wyborów została podjęta bardzo, ale to bardzo późno zaledwie na dwa dni przed oficjalnym terminem drugiej tury i w sytuacji, kiedy głosowanie już ruszyło w okręgach zagranicznych, według prawa rumuńskiego. Diaspora rumuńska może głosować aż przez trzy dni, y, no to mamy sytuację tak naprawdę niekonstytucyjną, sytuację łamania prawa. Y, do momentu wydania przez sąd konstytucyjny tego orzeczenia, głos na y, wybranego kandydata oddało już 33 tysiące żyjących poza granicami kraju obywateli Rumunii. Zatem mamy do czynienia, no. W mojej ocenie, z ewidentnym złamaniem prawa przez sąd konstytucyjny Rumunii. Do tego, oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że te zarzuty, opierające się na danych, właśnie wywiadowczych. No, są moim zdaniem bardzo wątpliwe. Tutaj ujawniono, że jeden z przedsiębiorców wydał rzekomo milion euro na finansowanie kampanii Kelina Georgesku na TikToku, że ta sieć kont obejmowała początkowo 25 tysięcy kont, że one stały się bardzo aktywne na dwa tygodnie przed wyborami, że ponad 100 tak zwanych influencerów. Z ośmioma milionami obserwujących zostało rzekomo zmanipulowanych do promowania tej kandydatury. No to jest tak naprawdę, te zarzuty są bardzo mocno wątpliwe. No nikt nikomu nie zabrania wykorzystywania mediów społecznościowych do prowadzenia kampanii, do Agitacji do prowadzenia działalności politycznej. Zresztą TikTok jest również bardzo popularny w Polsce. Warto to podkreślić, że takie serwisy jak X, jak Facebook, jak TikTok, jak YouTube są szeroko wykorzystywane do różnego rodzaju działalności politycznej, w tym do promowania, lansowania różnego rodzaju kandydatów w wyborach. Jeżeli mamy sytuację, że za wykorzystanie TikToka Czyli platformy kontrolowanej przez kapitał chiński, w wyborach jest cała pierwsza tura unieważniona. No to jest pytanie, czy, taki, czy to nie może być powtórzone w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej, jeżeli będzie wygrywał kandydat, który idzie w poprzek oczekiwaniom establishmentów, w poprzek oczekiwaniom systemu. To jest niezwykle doniosła decyzja. Mamy do czynienia z, no, można powiedzieć, takim tworzeniem zupełnie nowej rzeczywistości polityczno-społecznej, gdzie próbuje się ręcznie sterować, gdzie ktoś próbuje ręcznie sterować procesami demokratycznymi. I pojawiają się różnego rodzaju oczywiście teorie mówiące o tym, że doszło do. Zagranicznej interwencji, zagranicznej ingerencji w decyzję sądu konstytucyjnego w Rumunii. Pojawiają się między innymi takie informacje w mediach społecznościowych, że 40 minut przed wydaniem tej decyzji przed, przez sąd konstytucyjny Rumunii właśnie do Rumunii przybył, przyleciał samolot, specjalny samolot z Florydy, ze Stanów Zjednoczonych Pojawia się całe, całe masę. Różnego rodzaju spekulacji dotyczących tego, czy doszło do bezpośredniej ingerencji Stanów Zjednoczonych w zakwestionowanie tej pierwszej tury wyborów. No Pytanie, kto skorzystał najwięcej na właśnie anulowaniu tych, tej pierwszej tury wyborów? No, wydaje się, że Stany Zjednoczone, że to właśnie tak zwany kolektywny Zachód, że to ten cały establishment, który chce. Wprowadzania różnego rodzaju ograniczeń dotyczących kontaktów z Rosją, dotyczących jakichkolwiek alternatyw wobec tego, co jest narzucane Europie już od dłuższego czasu. Patrząc na te plany budowy potężnej, największej bazy, Natowskiej w tej części Europy na tak zwanej wschodniej flance NATO, no to wydaje się być to jeden z możliwych scenariuszy, jeden z możliwych scenariuszy. Ja nie przesądzam oczywiście, czy tak, czy tak było. Niemniej jednak jest to bardzo niebezpieczny precedens, który będzie wpływał w ogóle na kwestię wolności nas wszystkich, wczoraj 6 grudnia podczas posiedzenia. Wyższej Rady Państwowej Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, Władimir Putin, razem z Aleksandrem Łukaszenką, podpisali umowę o gwarancjach bezpieczeństwa. Została zatwierdzona także wspólna koncepcja bezpieczeństwa i w świetle tego dokumentu Rosja zagwarantowała Republice Białoruś szeroko pojęte bezpieczeństwo ma jej przyjść z pomocą w razie takiej potrzeby jeżeli Mińsk za to o, będzie oczywiście o to wnioskował mówi się o perspektywie rozmieszczenia na terytorium Białorusi pocisków Oresznik chodzi o te hipersoniczne, ponaddźwiękowe pociski balistyczne średniego zasięgu przypomnę tylko, że 21 listopada bieżącego roku doszło do pierwszego bojowego użycia tego, tych pocisków na miasto Dniepr na, na Ukrainie. Mamy tutaj deklarację rosyjskiego prezydenta, że rozmieszczenie na Białorusi oresznika będzie możliwe w drugiej połowie 2025 roku i ma zostać do tego wykorzystana infrastruktura, która zachowała się z czasów Związku Radzieckiego. No, Przypomnę tylko, że na terenie radzieckiej Białorusi znajdowała się strategiczna broń jądrowa. Władimir Putin zaznaczył, że rozmieszczone na Białorusi pociski mają być pod kontrolą rosyjskich sił rakietowych, ale to prezydent Łukaszenka ma wyznaczać cele i wskazywać, jak to określono, możliwego przeciwnika. Mamy do czynienia z ewidentnym zacieśnieniem tych relacji. Mamy do czynienia z właściwie można określić finalizowaniem procesu politycznej integracji Białorusi i Rosji. Na razie Tutaj mówimy oczywiście o pewnym poziomie strategicznym, ale moim zdaniem jest tylko kwestią czasu, kiedy dojdzie do integracji instytucji politycznych. Chodzi nie tylko o zintegrowanie tego, powiedziałbym, podsystemu militarnego, czyli integracji wojsk, ale także integracji systemu fiskalnego, systemów bankowych, no i wreszcie stworzenie jednego centrum politycznego, czyli wspólnych instytucji politycznych. To wynika z szeregu, z szeregu dokumentów, które zostały przyjęte. Przypomnę tylko, że Rosja bardzo mocno naciskała od końca 2016 roku o przyspieszenie tej integracji, zresztą w myśl dokumentu o powołaniu państwa związkowego Rosji i Białorusi z grudnia 1999 roku. Wczoraj w Mińsku podpisano szereg innych dokumentów gospodarczych, chodzi o wspólny, Rynek energii elektrycznej, ujednolicone prawo konsumenckie i szereg innych kwestii, mówi się o powołaniu wspólnej, wspólnej waluty. Także jest to bardzo głęboki proces, który w naturalny sposób jest także wynikiem tego, tej błędnej polityki państwa polskiego. Gdyby polityka państwa polskiego od 1994 roku była inna, kiedy dawałaby jakiekolwiek szanse, dawałaby alternatywy na Wymianę handlową na współpracę polityczną Republice Białoruś. Zapewne tak głębokiej integracji z, z Rosją Białorusi by nie było. Natomiast ta próba izolowania Aleksandra Łukaszenki przez oficjalne czynniki decyzyjne w Warszawie, no skończyła się jeszcze mocniejszym wpychaniem tego kraju w objęcia, w objęcia polityków rosyjskich, co było oczywiście do przewidzenia. Ja o tym od wielu, wielu lat mówiłem, że tak to się po prostu skończy, że wszelkiego rodzaju tego typu dziwne projekty, jak telewizja Białsat, jak finansowanie wspieranie opozycji białoruskiej doprowadzi do zacieśnienia. Integracji Mińska i Moskwy. To, to było oczywiście jak najbardziej do przewidzenia. To jest, to jest efekt bardzo błędnej polskiej polityki wschodniej. 3 grudnia 2024 roku w życie weszła znowelizowana tak zwana ustawa antyterrorystyczna, która pozwala szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego samodzielnie decydować o usuwaniu tak zwanych treści terrorystycznych z internetu bez konieczności uzyskania zgody sądu. I to jest bardzo istotna zmiana, powiedziałbym, że to jest bardzo radykalna zmiana, gdzie na podstawie subiektywnej, samodzielnej decyzji szefa ABW ta służba będzie w stanie tak naprawdę likwidować z przestrzeni publicznej jakąkolwiek stronę, która będzie niewygodna, która będzie szła w poprzek na przykład narracji rządowej. No bo. To będzie subiektywna decyzja, czy coś jest treścią potencjalnie terrorystyczną, czy nie. Mamy do czynienia z kontynuacją bardzo niebezpiecznego procesu, który w naukach społecznych, w naukach politycznych nazywany jest sekurytyzacją, a zatem takim można powiedzieć wdrażaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa wobec różnego rodzaju. Procesów społecznych i wolności obywatelskich pod określonym pretekstem. Wiemy, że od 2001 roku, po ataku na WTC, na World Trade Center w Nowym Jorku i na Pentagon, doszło do przyjęcia szeregu ustaw określanych jako Patriot Act w Stanach Zjednoczonych, które bardzo mocno, bardzo głęboko ingerowały w wolności obywatelskie obywateli Stanów Zjednoczonych. To oczywiście miało swoje reperkusje i także swoje skutki na całym w całym świecie, praktycznie, gdzie zaczęto przyjmować różnego rodzaju tak zwane ustawy antyterrorystyczne, ograniczające prawa i wolności obywatelskie pod pretekstem wojny z terroryzmem, przeciwdziałania terroryzmowi, wiemy doskonale, że. Wprowadzono mnóstwo różnego rodzaju ograniczeń i widać, że następuje tego kontynuacja. Zresztą ten proces sekurytyzacji był obecny w, także w latach 2020-2022. Widzieliśmy to w przypadku no, zwalczania C-19 i tak dalej. Widzimy to także po roku 2022, gdzie pod pretekstem przeciwdziałania tak zwanym wpływom rosyjskim również jest podjęte są bardzo bardzo radykalne działania na rzecz ograniczenia wolności słowa no i mamy do czynienia z tak naprawdę powtórką z pewnych mechanizmów, z pewnych procesów, czyli właśnie ten proces sekurytyzacji yy, mamy do czynienia ze zmianą ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ze zmianą ustawy o ABW i agencji wywiadu ta ustawa te, te zmiany zostały uchwalone w październiku bieżącego roku weszły w życie 3 grudnia i mamy tutaj do czynienia z bardzo istotnym także Efektem, takim pokłosiem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie, w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Zatem to nie jest tylko i wyłącznie taki wymysł w Polsce, to nie jest wymysł polityków w Warszawie, ale to jest to pokłosie, ten skutek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Jest to proces znacznie szerszy, który Obliguje państwa członkowskie Unii Europejskiej do bardziej rygorystycznego i, jak to się często określa w tym żargonie, beztolerancyjnego podejścia wobec treści o charakterze terrorystycznym, cokolwiek miałoby to oznaczać. Możemy się oczywiście przyjrzeć tym tym, tym tym rozporządzeniom i odczytywać je literalnie, ale pamiętajmy, że ten margines swobody do subiektywnej decyzji dla szefa organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wewnętrzne jest bardzo duży. I to jest moim zdaniem ogromne zagrożenie dla wolności obywatelskich, dla wolności słowa, dla wolności zrzeszania się, dla wolności głoszenia swoich poglądów, czyli krótko mówiąc, dla, dla tego, co jest zapisane w artykule 54 Konstytucji o wolności wyrażania własnych, własnych poglądów. Od 3 grudnia bieżącego roku szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest odpowiedzialny za wydawanie. Nakazów, które zobowiązują dostawców usług hostingowych do usunięcia treści o takim właśnie charakterze terrorystycznym lub uniemożliwieniu dostępu do takich treści we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czyli każdy hostingodawca, czyli każda, każda firma, która Utrzymuje na swoich serwerach bądź wynajętych serwerach strony internetowe, będzie zobowiązana do natychmiastowego wykonania decyzji szefa ABW. I Tutaj mamy i tak na, oczywiście szef ABW będzie, będzie także mógł nakładać administracyjne kary pieniężne i tak dalej, i tak dalej. Ta, te zmiany w ustawie dają funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uprze, uprzednio oczywiście upoważnionym przez szefa ABW, który jest tutaj organem ustawowym, możliwość wstępu na temat, na teren na temat, na ta teren obiektów. Które są wykorzystywane do świadczenia usług hostingowych, tacy hostingodawcy będą musieli udostępniać dokumentację techniczną, i tak dalej. I tak dalej. To są bardzo głęb głębokie zmiany. To są bardzo głębokie zmiany. One oczywiście, tak jak powiedziałem, obejmują całą Unię Europejską i mamy do czynienia. Z coraz mocniej zaciskającą się pętlą, która ogranicza wolność słowa na terenie Unii Europejskiej i w Polsce. To, co obserwujemy obecnie w Rumunii, pokazuje, jak głęboko może posunąć się szeroko pojęty establishment do ograniczania wolności. To już nawet nie chodzi tylko o likwidację takich czy innych stron internetowych, czy dostępu do, taki, do danych stron internetowych, które będą głosić narrację sprzeczną z. Matrycą narzucaną przez system, ale tu chodzi nawet o eliminowanie z procesu demokratycznego, z procesu wyborczego niewygodnych kandydatów. No niestety, od 3 grudnia yy, ta. Yy, ta możliwość ingerencji bez wyroku sądu w wolność słowa będzie znacznie większa, chociaż oczywiście też trzeba jasno powiedzieć, że wcześniej zdarzały się takie ingerencje. Było ich całkiem nawet sporo, biorąc pod uwagę obowiązywanie artykułu, przynajmniej teoretyczny, artykułu 54 Konstytucji. Wiele stron internetowych od roku 2022 zostało zawieszonych, zostało zablokowanych właśnie z inicjatywy służb specjalnych. Natomiast no teraz już właściwie bez jakiegoś krygowania się, bez odwoływania się do decyzji sądu. Szewa BW będzie, będzie miał takie możliwości, stąd póki jeszcze można, warto wspierać te wszystkie kanały, te wszystkie kanały informacji, te wszystkie źródła informacji niezależne, które jeszcze są w stanie głosić no, wolne słowo, wolne słowo bez, bez konieczności krygowania się, bez konieczności powielania narracji systemowej. Dziękuję Państwu za uwagę.